Cześć kochani, tutaj Dominika i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z jakimiś dramami. Zapraszam na Instagrama, link w opisie oczywiście, do kliknięcia łapek w górę. Także wczoraj, jak większość z was zauważyła, wstawiłam filmik o Daisy. Niestety był on zmontowany już w momencie, gdy ona wstawiła swój filmik i gdy zaczęły się jakieś kłótnie w The Hype House. Także dzisiaj przychodzę do was z update'em, tak jak obiecałam. I co, powiem wam, co tam Daisy powiedziała w tym filmiku, bo też dostałam dużo próśb o to, także mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba. Za pamięci dziękuję bardzo tej osobie, która wam się wyświetla, za bycie aktywną na moim koncie na Instagramie, koniecznie wpadajcie na jej profil, a jeżeli wy też chcecie się pojawić na jakimś z moich filmików, to wystarczy, że będziecie też aktywni, komentować, nie wiem, lajkować. Przejdźmy do filmiku. Także Daisy ma 3 300 000 obserwujących na Instagramie, na TikToku 3 600 000, na YouTubie 741 000. No i wrzuciła ona właśnie 29 marca filmik zatytułowany Prawda o The Hype House. No i jak się domyślacie, wiele ludzi zaciekawił ten tytuł, bo wcześniej były jakieś podejrzenia, że nie jest już The Hype House. No i ten filmik mówi sam za siebie. W dodatku w opisie tego filmiku napisała, żebyśmy czekali do poniedziałku na wielkie wieści. Jak to nagrywam, jest poniedziałek, więc jestem ciekawa, co to za wieści. Wydaje mi się, że może jakiś nowy dom założyła, czy coś takiego. Oczywiście jak coś się dowiem, to zaraz wam nagram kolejny update w tej sytuacji, także będziecie na bieżąco. Okej, także jak to nagrywam, to już wiadomo, że został utworzony The Clubhouse. Nie wiadomo o nim zbyt wiele, tyle wiadomo, że mają TikToka i Instagrama, a na Instagramie mają po prostu wstawione kilka story. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kto w nim jest, ale ten profil The Clubhouse obserwuje Daisy Kitsch, Kinsey, Abby Rao i Chase Keith. Także póki co tą czwórkę, jak będę wiedziała coś więcej, to oczywiście dam wam znać. Okej, także zaczęła ten filmik mówiąc, że bardzo lubi wszystkich z The Hype House, pewnie oprócz kilku osób, jak zaraz będziemy mogli zauważyć, i że życzy im jak najlepiej. No i tak, historia z Tomasem. No to mówi, że byli przyjaciółmi, poznała go na sesji zdjęciowej, bo robił jej po prostu sesję zdjęciową, bo jest fotografem i wtedy się poznali, on wtedy był w Team Ten, ale potem odszedł od Teamu Ten, czy tam go wyrzucono, nieważne. Tak czy siak nie miał pracy, nie miał pieniędzy, potrzebował ich, jak wiadomo, do życia chociażby. No i wtedy Daisy powiedziała, że no to w takim razie mogę cię zatrudnić jako mojego fotografa i montażystę na pełen etat. Także pomogła Tomasowi i tak się też zaprzyjaźnili. Ale miał on wtedy ciężki czas i bardzo miał negatywne nastawienie do wszystkiego. No i Daisy mówiła, że godzinami z nim rozmawiała po prostu, żeby zmienić to jego nastawienie na pozytywne. Więc byli naprawdę blisko. No i potem właśnie Tomas zaczął myśleć nad założeniem tego domu. I w tym samym czasie też poznał mniej więcej Chase'a Hudsona, Lil Huddy na TikToku. I właśnie robił mu sesję zdjęciową. Potem też poznał całą tą ekipę Alexa Warrena, który nagrywa vlogi i tak dalej. Chase właśnie wtedy miał Airbnb w LA. No i oni tam wszyscy poszli do niego, zaczęli gadać i bardzo dobrze im się gadało, więc stwierdzili, że w sumie fajnie było rzeczywiście założyć ten dom. No i zaczęli szukać, ile kosztuje wynajem. No i upatrzyli sobie ten konkretny dom, w którym teraz mieszka The Hype House. No i tak, właściciel powiedział, że taka jakby pierwsza wpłata, czyli taki zadatek, będzie wynosił 46 tysięcy dolarów. No, byli zdziwieni. Także nie każdego na to stać, wiadomo. No i stwierdzili, że się złożą. Także Daisy dała 18 tysięcy, Chase dał 18 tysięcy, Thomas 5 tysięcy i Cover 5 tysięcy. Cover to jest dziewczyna Alexa. No i wszystko ładnie się rozwijało z tym domem. Prasa nawet zaczęła się nimi interesować. Nawet taka prasa jak New York Times, którzy przyszli do nich do domu i chcieli właśnie zrobić z nimi wywiad. Także porozstawiali oni wszędzie mikrofony. Bardzo profesjonalny właśnie taki team do nich przyszedł. I Daisy czuła się po prostu strasznie przytłoczona. Przy Chase'ie był menadżer, więc on nie czuł się tak, a Daisy była tak po prostu osaczona, nie wiedziała, Jezu, ile ludzi, że co się dzieje, wszędzie mikrofony. No i tak się stało, że Chase i Thomas kompletnie
przejęli ten wywiad, ona nie dała rady, nie odezwała się ani słowem po prostu, bo była tak przytłoczona tym wszystkim i właśnie ten menadżer czy ta menadżerka Chase'a mówiła mu, żeby mówił cały czas, że on też założył ten dom i tak dalej, żeby to było jasne. No a przy Daisy nie był ktoś taki, kto by jej to mógł powiedzieć, ale miała nadzieję mimo wszystko, że Thomas i Chase wspomną, że nie tylko oni są założycielami The Hype House. Jak się domyślacie, niestety tak się nie stało. No i teraz Daisy mówi, że wie, że powinna była walczyć o swoje. A, no i zapomniałam powiedzieć oczywiście, że to wszystko, co powiem wam w tym filmiku, to jest to, jak to wszystko wyglądało ze strony Daisy. Poczekajmy z osądzeniem innych do czasu, kiedy reszta się wypowie na ten temat. Także nie bądźmy pochopni, ja wam po prostu przedstawię póki co stronę Daisy, poczekamy aż inni coś na ten temat powiedzą i na pewno pojawi się kolejny filmik o tym. Ale kontynuujmy tą sprawę, także oprócz tego wywiadu było też wiele innych, na których jej nie było, ale wciąż miała nadzieję, że chłopacy powiedzą, że ona też jest tam założycielką, ale wciąż nic. I nawet rozmawiała z Thomasem o tym i mówiła mu, żeby powiedział o tym, że na jakimś wywiadzie właśnie, że ona też jest, a on powiedział tak, 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 no i potem znowu tego nie zrobił. Następnie dostała telefon od prawnika / menadżera, że wszystkie artykuły, cała prasa mówi, że to Chase i że i Thomas są założycielami tego domu. I że to Chase włożył w to swoje wszystkie pieniądze. Co było oczywiście nieprawdą. I znów skonfrontowała Thomasa w tej sprawie i mówiła, że czemu nie wspomniałaś o innych założycielach. A on, że no, ale dlatego, że cię tam nie było, że jej tam nie było i dlatego nic nie powiedział. Ale to nie był jedyny problem w tym domu, bo okazuje się, że tylko Thomas miał dostęp do e-maili, które spływały do Hype House, do The Hype House, czyli te wszystkie jakieś współprace i tak dalej, i on miał nad tym pełną kontrolę. Oni nie wiedzieli, co spływa do tej skrzynki jego i nie mieli pojęcia nawet, jakie on współpracę odrzuca, a jakie nie. Nie wiedzieli też, czy są one odpłatne, czy nie, po prostu nic. W dodatku Daisy mówi, że Thomas stwierdził, że The Hype House póki co nic jeszcze nie zarobił, a tymczasem Daisy mówi, że chwali się on nową bransoletką za 8000 dolarów z Cartier. Tak samo, że planuje w ogóle kupić sobie jakąś Teslę i mówi o kocie za 10000 dolarów, którego kupił. Także ona mówi, że ona nic nie sugeruje, ale jakby jest to podejrzane. Chociaż w sumie mógł też to zarobić na swoim własnym profilu, w sensie ma już tyle followersów, że jest to możliwe, ale czy aż tyle on zarabia? Nie wiemy. Ale mówię, póki co nie osądzajmy, bo nie usłyszeliśmy jego wersji. Ale oprócz braku dostępu do e-maili, mieli oni też brak dostępu do Instagrama The Hype House. Także tym sposobem Daisy zauważyła, że on uwielbia mieć władzę nad wszystkimi i wszystkim, uwielbia mieć po prostu siłę i rządzić się i mówić, co kto jak ma robić. Twierdziła nawet, że zachowywał się on jak dyktator w tym domu, za który tak naprawdę zapłacił najmniej, a przynajmniej mniej niż Daisy i Chase. Także skoro założycielami byli Thomas, Chase, Daisy i Cover, to oni wszyscy powinni podejmować wspólnie decyzje, a nawet bym w stanie była stwierdzić, że cały The Hype House powinien, skoro oni wszyscy do niego należą, jednak było inaczej. W dodatku Daisy tutaj mówi, że on zachęcał ją, żeby zmanipulowała pewną dziewczynę, która jest naprawdę dużą, podobną influencerką, nie chciała powiedzieć jej imienia, więc nie wiemy kogo, ale do tego, żeby myślała, że Daisy jest jej przyjaciółką i żeby mówiła jej, że ale super, gdyby była w The Hype House. No i ona była po prostu w szoku, że jak człowiek, którego ona uważała za przyjaciela, może mówić jej, w ogóle zachęcać do manipulowania innymi. W dodatku też jeden z założycieli dowiedział się o pewnej propozycji od prasy dla The Hype House, i którą Thomas odrzucił, także powiedział Thomasowi ten ktoś, bo nie wiemy znowu kto to, że ta osoba bardzo by chciała zrobić ten wywiad dla tej prasy i uważa, że to by była super okazja zarówno dla The Hype House, jak i dla tej osoby generalnie, żeby się rozwinąć. A Thomas mówi, że nie, 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 bo ta prasa sprawia, że źle mnie ludzie odbierają i że wygląda źle,
i że zmuszę właśnie niby ludzi do nagrywania tych filmików. No ale ta osoba znowu powiedziała, że no dobra, ale wciąż chcę ten wywiad. A on powiedział, że tutaj decyduje on, a nie ten właśnie współzałożyciel. Jeśli to prawda, no to słaba akcja ze strony Tomasa, bo totalnie przejął władzę. No i Daisy znowu poszła do niego, powiedziała mu, co jej się nie podoba w tym wszystkim. No i on powiedział, tak, tak, rzeczywiście tak, zmieni to. Nie zmienił. Jakby tego było mało, dowiedziała się też od swojego tego prawnika / menadżera, że Tomas powiedział, że tacy ludzie jak on są biznesmenami, a takie dziewczyny jak Daisy są po prostu hot instagramowymi modelkami z terminem ważności, jakby z okresem trwałości, czyli że ta jej sława szybko minie. I ona czuła się tak oburzona, bo to powiedział facet, którego ona uważała za swojego przyjaciela. I znowu ona go z tym skonfrontowała i on powiedział, że nie, 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 ale że przecież wiesz, że ja nigdy im tego nie powiedział. No i próbował ją generalnie znowu zmanipulować w myślenie, że on tego nie zrobił. Potem nadszedł czas, kiedy trzeba było wykupić nazwę The Hype House, zanim ktokolwiek inny to zrobi, bo wtedy nie mogliby sprzedawać merchu, więc robiła to Daisy. Potem też zaczęła mu pisać, że chciałaby mieć jakiś procent zysku z tego domu, no bo hello, włożyła 18 tysięcy dolarów, ale on ją ignorował, więc tym razem jej prawnik napisał do niego, ale go też zignorował. I pewnego dnia ona mówi, że wraca sobie do The Hype House, a tam nagrywają teledysk, o którym w ogóle nie wiedziała. I on się tłumaczył, że mówił, że coś takiego będzie, a ona powiedziała, ale nie podałeś dokładnej daty. I co z tego, że napisał na grup czacie, skoro powinien do każdego osobiście podejść i powiedzieć o tym. I dodatku próbowała ją przekonać, że to 18 tysięcy dolarów, które włożyła w ten projekt, to było po prostu tyle, ile każdy z przyjaciół mógł w niego włożyć. Ale to w ogóle nie ma związku z The Hype House. Następnie unfollowował ją na wszystkich social mediach i zablokował też wszędzie, żeby wyszło na to, że ona już nie jest The Hype House. I co? I zorganizował, słuchajcie, nawet podobno takie spotkanie, na którym kazał, w sensie mówił, żeby unfollowowali Daisy i zablokowali ją i powiedział to wszystkim członkom The Hype House podobno. Czy to prawda? Nie wiem, ale brzmi to okropnie. I nawet w ogóle z nią o tym nie rozmawiał, nawet nie próbował wytłumaczyć tego z nią, tylko od razu właśnie podobno poszedł do innych i mówił, żeby ją unfollowowali. I mówi, że teraz podejrzewa, że on po prostu ją wykorzystał, że od początku po prostu próbował się z nią zaprzyjaźnić tylko dlatego, że wiedział, że ona ma pieniądze, a on potrzebował dużego domu i właśnie tych jej pieniędzy, żeby za niego zapłacić. I żeby ten projekt w ogóle mógł ruszyć. I mówi, że tak naprawdę jako jedna z nielicznych postawiła się mu, bo każdy się tam jego boi po prostu. I mówi, że patrzcie jak skończyła, po prostu została wywalona z tego domu, także no. Ale próbowała mimo wszystko pozytywnie zakończyć ten filmik i powiedziała, że wybacza mu to wszystko i że wiele nauczyła się z tej sytuacji. Między innymi podziękowała mu za to, że może być teraz przykładem dla innych dziewczyn, żeby walczyły o swoje i nie czuły się gorsze przy mężczyznach. I wie też, że musi się słuchać intuicji następnym razem i reagować na każdą kolejną czerwoną flagę, bo jak tego nie zrobi, to znowu właśnie może się tak źle sytuacja skończyć. Także według Daisy, Tomas okazał się po prostu kolejnym fałszywym przyjacielem w LA, jakiego poznała, nie pierwszym, oby ostatnim oczywiście. No i to w sumie tyle, co powiedziała w tym filmiku. Nagram oczywiście jeszcze kolejną część, bo całą tą sytuację też skomentowała członkini The Hype House, czyli Cover i przyjaciółka Daisy, czyli Abby. One tam się troszkę kłóciły na Instastory i tak samo skomentował to potem troszkę, no tak minimalnie, Thomas i sam Alex Warren, więc jeżeli jesteście ciekawi, to czekajcie na następnego filmiku. Nie chciałam tego zamieszać tutaj, bo filmik byłby za długi. Także tak, czekajcie na kolejny odcinek. To w sumie tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że ta sytuacja troszeczkę Wam się wyklarowała. Piszcie koniecznie, co o tym myślicie wszystkim, bo sama jestem aż ciekawa. I co, zostawiajcie łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. Link do Instagrama w opisie jak zwykle.
I to tyle. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.